Predyspozycje zależą od medium, w jakim dziennikarz ma pracować. Jeśli świetnie pisze, a jest z natury rzeczy spokojny, flegmatyczny, drobiazgowy, lubi poszukać w archiwach, gdzieś w źródłach dokładnie wszystkie, żeby wszystko mieć zbadane i mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, no to będzie pracował w miesięczniku i tam będzie się dobrze sprawdzał. Naprawdę predyspozycji takich fizycznych trzeba, kiedy się pracuje w mediach elektronicznych. Kiedy się pracuje w radiu, trzeba mieć dobrze postawiony głos. Nie można pracować w radiu z wadą wymowy, ze źle postawionym głosem. To i tak od czasów polskiego radia się bardzo zdemokratyzowało, no, ale jednak pewne minimum jest wymagane. Jeśli się pracuje w telewizji, trzeba jakoś wyglądać. To nie znaczy, że trzeba być jakimś przystojnym amantem w stylu macho południowoamerykańskiego, no ale nie można mieć jakichś takich widocznych wad urody, nie można mieć wad wymowy. To bardzo przeszkadza. I teraz oczywiście większe wymagania są, jeśli chce się być prezenterem w studiu telewizyjnym, trochę mniejsze, jeśli ma się być tylko reporterem po prostu. Trzeba mieć, jeśli się pracuje w mediach szybkich, codziennych, trzeba umieć pracować pod napięciem czasu. Bo to z jednej strony często się kłóci, bo siedzi się przy komputerze, za chwilę jest emisja, a my mamy w głowie mętlik i nie bardzo wiemy, co napisać. Otóż to nie jest czas na męki twórcze, po prostu trzeba umieć to na szybko napisać. To w dużym stopniu zdobywa się praktyką, więc to umiejętność pracowania pod presją czasu. Czasem mieszanina tupetu, bezczelności i wytrwałości. Kiedy cię wyrzucają jednymi drzwiami, trzeba wejść drugimi drzwiami, często, nie zawsze, ale i trzeba jednocześnie umieć się zachować, bo to sam tupet i chamstwo to za mało, dużo za mało do tego, o czym ja mówię w tej chwili. Cóż jeszcze dziennikarz powinien umieć? Powinien mieć dużą dozę samokrytycyzmu, bo toż dzieło twórcze szybko się dewaluuje, szybko się o tym zapomina. Musi pamiętać o tym, że nie wolno siadać na laurach, że jesteś wart tyle, ile twój ostatni materiał, bo przedostatniego już nikt nie pamięta. To, że 2 lata temu dostałeś jakąś nagrodę, prezes, dyrektor, redaktor cię pochwalili, to nie znaczy, że możesz po prostu zacząć puszczać, sprzedawać jakieś kity, no to zawsze musi być dobre. I szybko zapomną o tym, że jesteś dobry, szybko zapomną, jak się okaże, że nie jesteś dobry.